Dzień dobry, znajdujemy się w Warszawie przy ulicy Fleminga, gdzie swoje domowe mecze rozgrywa Escola Varsovia. Dzisiaj ze mną jest Artemijus Tutiszkinas, młody zawodnik grający właśnie w Escoli i w reprezentacji Litwy U17. Artemijus, powiedz, skąd pochodzisz i jak znalazłeś się w Polsce? Pochodzę z Litwy i znalazłem się w Polsce tak, że na początku grałem na Litwie oczywiście, ale moja mama przypadkiem znalazła, że są testy w Polsce do Akademii Szkółki Barcelony. A jako, że zawsze byłem kibicem Barcelony, to tym bardziej moją mamę zaciekawiło to. I pomyśleliśmy, że to jest dobry pomysł, żeby pojechać tam się spróbować. No i jestem. Z Wilna pochodzisz, czy z jakiegoś innego miasta? Z Wilna, tak. Dlaczego w takim układzie Escola? Czy zadecydowały tylko względy kibicowskie, czy może coś innego Cię tutaj jakby zaciekawiło i jak Ci się podoba w klubie? Przede wszystkim styl gry mi się bardzo podoba. Jest to mój ulubiony zawodnik Messi, może dlatego też. W Escoli mi się podoba bardzo dlatego, że tutaj jest fajny styl, właśnie przystosowany do gry Barcelony. Na jeden, dwa kontakty, szybka piłka, bez żadnego lagowania. Do niedawna nie byłeś jedynym Litwinem tutaj w Escoli, bo był jeszcze Titas Milasius, który gra obecnie w Wiśle Płock. Powiedz, utrzymywaliście jakiś kontakt? Przyjaźniliście się? Tak, nadal piszemy, utrzymujemy kontakt. Życzę mu jak najlepiej oczywiście, bo też oglądam, no jak grał z Lechem, to oglądałem, kibicowałem mu, no niestety nie poszło mu najlepiej. Ale jeszcze dużo przed nim. Raz miałem kontuzję, to mi pomogło bardzo, żeby znaleźć taką specjalną opaskę do uda, żebym mógł pojechać na kadrę. Naprawdę bardzo fajny chłopak. Mhm. A czy podobnie jak właśnie Titas miałeś zapytania lub oferty z innych klubów? Na razie żadnych nie miałem. Mhm. Jaki był twój pierwszy klub na Litwie i jakie masz z tym wspomnienia, jak tam było? Mój pierwszy klub to był Rotalis. To nie jest żadny taki klub, gdzie są seniorzy albo coś. Po prostu to jest taka szkółka, tak bardziej szkolna. No i wspominam jak najlepiej, ponieważ tam grałem na napadzie. Zawsze zdobywałem dużo bramek, była fajna atmosfera, fajni trenerzy. Jesteś reprezentantem Litwy do lat 17. O ile się nie mylę, chyba 8 spotkań tam rozegrałeś w barwach narodowych. Które z nich wspominasz najmilej? No już 17 nawet. To mam nieaktualne dane, to... Te dwa zagrałem. Najmilej to chyba spotykam... chyba... To są takie trzy, bo to były eliminacje do Mistrzostw Europy. No przegraliśmy te trzy mecze, ale i tak bardzo fajna przygoda. Z kim były te mecze? Węgry, Rumunia i Serbia. Mhm. A widziałem twoje zdjęcie gdzieś w mediach społecznościowych, gdzie byłeś kapitanem drużyny. I czy to jesteś nim regularnie, czy był to po prostu jakiś jeden taki mecz? W 2003 mamy takich 3-4 stałych kapitanów, którzy się zmieniają co zgrupowanie, no i właśnie jestem jednym z nich. A trenerem reprezentacji Litwy do lat 17 jest nadal Andrius Skerla? Nie, teraz jest Audrius Statkevičius. Andrius Skerla to był 2002 rocznika. Mhm. Ale miałeś z nim styczność? Tak, byłem na zgrupowaniu, jak byliśmy na turnieju w Białorusi. Bardzo mi się spodobał ten trener. Pomimo porażek, które tam odnieśliśmy, to zawsze był uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony. Mhm. Na zgrupowaniach spotykasz się z różnymi zawodnikami z różnych klubów. Jak oceniasz poziom szkolenia juniorów na Litwie? No teraz naprawdę myślę, że jest nawet wysoki. Nasz rocznik właśnie 2003 myślę, że jest nawet dobry. Nie ma takich jednostronnych spotkań, gdzie przegrywamy 3-4-0, tylko teraz nie pojechałem na zgrupowanie, a Litwa zremisowała z Turcją 1-1, przegrała minimalnym wynikiem 1-0 z Białorusią i teraz za Słowacją grali, ale nie wiem jak się skończyło. Więc myślę, że jak najbardziej to idzie wszystko w górę.
Zawodnik z twojego rocznika, Davidas Dovidaitis, był na testach w Legii swego czasu, dosyć niedawno mi się wydaje. I powiedz, co, jak mu się teraz wiedzie, bo nie było żadnych informacji, przynajmniej ja nie widziałem ze strony Legii odnośnie jego przyszłości. On wrócił do Szawli z powrotem, czy coś jeszcze z tą Legią będzie? Teraz jest w Siaulaj, właśnie gra w drugiej drużynie seniorów, czyli to jest pierwsza liga, czyli tak jakby druga liga litewska. Powiedział, że poszło mu bardzo dobrze i ma zamiar wrócić tutaj w zimę. Jakiś czas temu, to chyba było przed rokiem z tego co widziałem, miała dość nietypowa sytuacja miejsce, bowiem ty jako Litwin byłeś członkiem drużyny, członkiem reprezentacji województwa mazowieckiego na jednym z turniejów. Jak się znalazłeś w tej kadrze? Na początku był taki test mecz, gdzie właśnie mnie trener powołał. Poszło mi nawet dobrze, ale nie zostałem powołany do tej pierwszej kadry, gdzie już miał być się odbyć mecz mistrzowski z województwem łódzkim, ale na moje szczęście dostał kontuzję jeden z obrońców, powołał mnie zamiast niego, zdobyłem tam dwie asysty i od tamtego momentu cały czas grałem w pierwszym składzie. A śledzisz to, co się dzieje w litewskiej piłce, czyli na przykład A-ligę, europejskie puchary, reprezentację narodową? No, czasami sobie zerknę, teraz właśnie kibicuję Suduwie, bo wiem, że to jest taki historyczny moment, gdzie mogę awansować do fazy grupowej Ligi Europy. Litewską piłkę jakoś bardzo nie śledzę, ale kibicuję właśnie reprezentacji Litwy i oglądam ich mecze. Jaki jest twój ulubiony litewski i polski klub? No, litewski to chyba Żalgiris, bo jestem z Wilna. A polski to no Legia, bo mieszkam w Warszawie. Dosyć zabawnie się składa, bo to już jest któreś pytanie, gdzie dostrzegam duże podobieństwo między Titasem, z którym miałem okazję rozmawiać, a z tobą. On też jest z Wilna, też właśnie kibicował Żalgirisowi i w Escoli znalazł się nawet dokładnie w ten sam sposób, że jego rodzice zauważyli, że są testy. Czy można się więcej spodziewać takich przypadków, bo w sumie nie bardzo mam pomysł, jak na Litwie pojawia się informacja o szkółce Barcelony, która jest w Warszawie, w Polsce. No, to był taki przypadek, że my się przyjaźniliśmy i razem pojechaliśmy tam. Okej, masz jakiegoś piłkarza, na którym się wzorujesz? Gerard Piqué. Myślę, że to jest taki... Ja gram podobnie do niego, też jestem wysoki. Na takich warunkach fizycznych też mam taki spokój i dużo osób nie porównuje do niego. A jakie są twoje cele w karierze? Gdzie chciałbyś zagrać kiedyś w przyszłości? No, na początku, tak za 2 lata, na pewno chciałbym zagrać już w takiej seniorskiej piłce na wysokim poziomie. Nie wiem, pierwsza liga lub ekstraklasa, ale moim marzeniem to zagrać w top 5 najlepszych lig świata, ale najbardziej to chyba w hiszpańskiej lub włoskiej. Jakiś konkretny klub? Barcelona. Oczywiście. Dlaczego zostałeś piłkarzem, a nie koszykarzem? Wychowywałeś się na Litwie. Litwa to jest kraj koszykówki. Mam tutaj takie zdjęcie. Zobaczę. Zostało zrobione w Kownie. I czy twoim zdaniem to zdjęcie mówi wszystko na temat sportu na Litwie? No, u nas się tak na Litwie przyjęło, że to jest, że bardziej koszykówką ludzie są zainteresowani niż piłką nożną, bo to jest sport narodowy. Ale ja poszedłem w piłkę, ponieważ moja rodzina zawsze była związana z piłką nożną. Mój tata był piłkarzem, brat też grał w piłkę. No i ja, jak się urodziłem, to już jak miałem 2 dni, to już trzymałem piłkę i jedyną zabawką moją to była piłka. Powiedz, to jest dość trudny i długi temat, można by naprawdę się doszukiwać przez duży okres czasu. Jakie są twoim zdaniem największe takie problemy litewskiej piłki, bo mówi się, że nie ma zainteresowania, nie ma pieniędzy, ale może ty jako zawodnik dostrzegasz, że jest coś jeszcze nie tak? No, przede wszystkim też ten styl grania. Gdy jest jakaś panika albo taka niebezpieczne sytuacje, to nie próbują tego rozegrać, wyjść z tego, tylko po prostu idą na łatwiznę i wykopują piłkę jak najdalej i potem muszą się bronić. Myślę, że to jest taki powód największy.
Natomiast tutaj w Polsce mieszkasz sam, czy z rodziną? I jak w ogóle twoja rodzina zareagowała na to, że będziesz mieszkał w Warszawie? No, domyślam się, że skoro rodzina z piłkarskimi tradycjami, to byli zadowoleni. No, mieszkam tutaj z mamą, bo mój tata pracuje w Norwegii, żeby utrzymać rodzinę. Mój brat mieszka z ciocią na Litwie. No, na pewno byli bardzo zadowoleni, ponieważ zawsze tylko ja zostałem piłkarzem, znaczy mogę zostać piłkarzem, bo mój brat już skończył. No i wierzył we mnie. Tutaj mam na koniec przygotowane pytania od moich czytelników. Na profilu na Facebooku w związku z naszą rozmową pojawiło się jedno, zadał je Franek. Jakie różnice są pomiędzy szkoleniem młodzieży na Litwie a w Polsce i który system jest efektywniejszy? Jak już wspominałem, to na pewno na razie jest w Polsce lepszy, ponieważ nie wiem jak jest w innych klubach, ale tutaj to jest bardziej taki hiszpański styl niż polski, ponieważ cały czas próbujemy grać na jeden, dwa kontakty jak najszybciej, bez żadnego wybijania, a właśnie na Litwie z tego nie widać. Myślę, że w takim układzie możemy powoli kończyć naszą rozmowę. Jeszcze ewentualnie na koniec możemy tak zadać takie pytanie, trochę wybiegając w przyszłość. Czy coś z tą piłką litewską i zarówno młodzieżową, jak i tą seniorską, czy coś drgnie do przodu? Kluby osiągają fajne rezultaty, zwłaszcza Suduwa, natomiast gdzieś ta reprezentacja ciągle tkwi w dołku. Futbol młodzieżowy, słyszałem głosy od zawodników, od kibiców, że mało pieniędzy na niego przeznaczane, że nie jest na najwyższym poziomie, że kursy szkoleniowe nie są zbyt trudne. Możemy się spodziewać poprawy, czy twoim zdaniem jeszcze długo, długo musimy czekać? Myślę, że poprawa ma być widoczna jak najszybciej, ponieważ właśnie te młodzieżowe reprezentacje osiągają coraz większe sukcesy wynikowe. Idą w górę i jak nie przestaną trenować i cały czas będą udowadniać coś, to mam nadzieję, że zobaczymy niektórych przynajmniej w pierwszej kadrze Litwy poprzez to, że będziemy udowadniać, to będą jak najwięcej przeznaczać pieniędzy właśnie na piłkę nożną, a nie na koszykówkę. W takim układzie dziękuję ci bardzo za rozmowę. To wszystko. Dziękuję.